Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj razem z panem wojewodą Mynarczykiem, dlatego że ta akcja informacyjno-konsultacyjna rządu, którą dzisiaj rozpoczynamy, będzie sprowadzać się do wizyt dwóch busów w praktycznie każdej gminie województwa łódzkiego. Nasz zamysł jest taki, że jedziemy rozpocząć dwie pierwsze konferencje prasowe poza Łodzią do Pabianic i do Brzezin, a później, akcja ta będzie trwała do końca kwietnia, postaramy się odwiedzić praktycznie każdą gminę w województwie łódzkim. Informując społeczeństwo o dokonaniach rządu, które sprowadzają się do wspomnianej Nowej Piątki, ale także konsultując te kwestie, dlatego że jak Państwo pamiętacie, program rządu Prawa i Sprawiedliwości nie powstał w zamkniętych gabinetach, tylko został wypracowany w konsultacjach społecznych na długo jeszcze przed kampanią wyborczą z 2015 roku. Państwo też pamiętają, że kiedy zaczęliśmy ten program realizować w 1916 roku, kiedy na początku tego roku wprowadziliśmy świadczenie 500+, to fakt ten spowodował szeroką debatę publiczną, nie tyle co do celowości tego świadczenia, ale kto powinien i na jakich zasadach do niego być uprawniony. W związku z tym bardzo liczymy na to, że ten efekt konsultacji w dalszej perspektywie nie tylko pozwoli lepiej zrozumieć istotę tej nowej piątki, ale także przygotować dalsze programy rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Założeniem ogólnym polityki rządu jest to, że kiedy państwo staje się silniejsze i zamożniejsze, to może być takim tylko dzięki sile polskich rodzin i zamożności budżetów rodzinnych. To, co oznacza ta nowa piątka, sprowadza się do transferu z budżetu państwa do budżetów rodzinnych około 40 miliardów złotych. I proces tego transferu rozpoczniemy już 1 maja i będziemy się starać go zakończyć jesienią po 1 października.